Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Dzień dobry, uszanowanie. Pojazd naprawdę nietypowy, naprawdę przyciągający wzrok i wydaje mi się, że chyba jedyny taki. Co to w ogóle jest? Jest to Bremach, firma, która już niestety zginęła we Włoszech, bo ją Iveco zniszczyło. Bo jak się ma za dobrego konkurenta, to trzeba go najlepiej zniszczyć albo kupić i zniszczyć. Bardzo szkoda, ale... A Iveco teraz na tych patentach bremachowskich ma wszystkie te cztery łapy. To nie z powietrza im przyszło. No ale jeszcze w dobrych czasach ja zamówiłem ten samochód we Włoszech, dlatego że ja jeżdżę po takich miejscach, gdzie wrony nawracają. To już tam się nic nie dzieje, a ja tam jeszcze jadę. No i mało które auto wytrzymywały to. Jeździłem Land Cruiserami, G-klasami, Chevroletami. Aż w pewnym momencie na targach Bad Kissingen zobaczyłem taki samochód. Myślę, no to nareszcie może to jest to. Chciałem Unimoga, ale Unimog ma dużo wad, a największą wadą jest ciężar od 7,5 tony. Okay. Wysokość od 3,5 metra, a kontener ma 2,5 metra. A ja ten samochód wsadzam do kontenerów i po całym świecie go tam. Raz wysyłam w prawo, raz w lewo. I teraz jeden z pomysłów był taki, żeby on był niski dalej. Cały dach jest podnoszony na hydraulice, czyli auto ma 3,30. A po obniżeniu ma 2,5. Idealnie się mieści. No i dlatego ten samochód zdaje egzamin przy takich różnych wyprawach. Drugie, tam gdzie się nie da wjechać w las, po jakichś górskich drogach, przy niskich mostkach, takich jak teraz żeśmy tam po Alpach jeździli, po wszystkich tych alpejskich najwyższych drogach, no to ten wszędzie wchodzi. Już większymi autami się blokuje i już się nie przejeżdża. No i tutaj układ jezdny jest cudowny, bo ten samochód ma łącznie, bo ma tam 3 przełożenia, 24 biegi są łącznie, 3 blokady. No to jest inaczej, ma żółwia, którego kocham. Właśnie teraz jak byłem 2 lata temu w Islandii, to na tym żółwiu na lodowiec wyjechałem, gdzie powiedzieli Islandczycy, nawet nie próbuj, bo skiprujesz, zjedziesz i pozabijesz. A to tylko 1,5 km na godzinę się toczy, więc to się toczy. To nie jedzie, tylko się toczy. A ponieważ to są jedne z najlepszych gum, jakie świat robi, Wrangler, ale Goodyeara, ale to jest kewlarowy Wrangler. Z oplotami kewlarowymi, szczerze mówiąc, guma nieprzebiwalna. Nie ma, że gdzieś się najedzie i to szczeli. To wytrzymuje każdą przeszkodę. No i po zrobieniu, no, zeszło długo. Bo cały ten samochód zanim, bo ja kupiłem surówkę tylko jeżdżącą. Właśnie miałem pytać, czy... Pod zamówienie wszystkie, bo tu są blokady, wyciągarki hydrauliczne, przód, tył. Wyciągarki są milimarkera, hamery na tym chodzą. Wszystkie na hydraulice. Co go napędza, tego potworka małego? No i właśnie to jest ciekawe. Jeden z najlepszych silników, jaki wymyślili do aut towarowych, mianowicie 3-litrowy Iveco. Przecież wszystkie te busy, małe, duże, średnie, jeżdżą na tym silniku. Oczywiście. Drugi był rewelacyjny silnik, który Mercedes już niestety zniszczył. To był 3-litrowy VK, kiedy jeszcze go produkowali, ale teraz na 2 litrach trzeba jeździć. A to nie jeździ w ogóle, bo tu jest 2 litry w tym. No i powiedzmy, że to jeździ. No. Powiedzmy, że jeździ. A ja wiem, jak to jeździ, a jak jeździ tamto. Jasne. Więc to, co porządne, że się likwiduje, to strasznie szkoda i szkoda, że ten stary świat motoryzacji odchodzi, bo on był wspaniały, a teraz musi być multikulti, musi być wszystko idealnie ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale no co pan zrobi, jak pan ma auto do ciężkich dróg i 27 komputerów? Pierwsza woda, szlak trafi. Jasne. Ja tutaj wjeżdżam do tej wysokości do wody, czyli 1,20 do 1,30 i to bez problemu, jedzie w wodzie. W Islandii 42 rzeki przejechałem, torowałem inne, inni za mną szli. Jak ja przejeżdżałem, to oni też jechali, a jak ja nie przejeżdżałem, to... Bo mówią, że tylko się w koło jeździ, a ja jeździłem tylko środkiem. Okay. Mówią, że się nie da. Da się, da się, da się, tylko auta nie wytrzymują, bo się rozlatują potem. Okej. Okay. Kilka danych technicznych, jakbym na przykład zapytał o pojemność zbiornika na paliwo. Pierwsza dana techniczna. 2 razy po 180 litrów, 360 litrów. A jak... 2,5 tysiąca można przejechać na tym. Jak właśnie zapytam o spalanie, to będzie to pewne faux pas przy takim samochodzie? Nie,
Ja wiem, no tyle co iwekowskie silniki. Wszystko zależy jak się jedzie, bo jak się jedzie wolno to, czyli do 120, to jest wolno, no to on spali powiedzmy 13 litrów, może 14. Jak na takie auto to nie jest dużo. Mhm. No ale jak się nim jedzie, bo próby były do 160, no to 20 spali. Przy jakiej masie? No łącznie on ma DMC do 4250. Okej. A waga, w zależności ile się wody weźmie, paliwa. Zbiornik inaczej, na ma wodę? Się zmieścić. Mhm. Zbiorniki na wodę są 80 litrów czystej wody pitnej. Mhm. I 200 litrów wody użytkowej. Jasne. A nie ma żadnego zbiornika absolutnie na ścieki ani nic. Po tym się staje na trawie i podlewa się grządki, kwiatki, trawę. Jasne. A z kolei 200 kilo następne wstawić bez sensu. I wozić ze sobą, prawda? To nie jeździ po asfaltach, tylko to jeździ w terenie. Jasne. To jest trochę inne wymagania. Sama zabudowa kempingowa powstawała gdzie i w jaki sposób? W dużej części w Austrii, w firmie Linde. To jest takie coś jak i unikat. Mała, niewielka firma, a robiąca na najwyższym poziomie. Tutaj wszystkie meble, które są, to są z Diponta zrobione. To ma grubości niecałe 5 mm, 4,5 mm. I są dwie warstwy aluminium i specjalna pianka. To jest cała tam ściana, co stoi, to jak była, to można było pojedynczo rękami całą podnieść. Jasne. Takich lekkich nikt nie robi. Jedno jest, no niestety, jak ktoś myśli, że to jest tanio, to niech idzie do Diponta i się dowie, ile kosztuje. Jasne. Możemy rzucić okiem na wnętrze? Proszę. Tu jest bardzo duże, wygodne łóżko, które no strasznie dużo roboty, bo go rozłożyłem. Tam są blokady dachu, który podnosi się hydrauliką. Na moim patencie hydrauliką. Tu jest tylko dwa siłowniki, a podnosi się tam też. Przyznam, że podpatrzyłem trochę w Islandii. Tu się spuszcza to z tyłu. No i tutaj jednym przyciskiem. Tutaj spuszcza się drugą część, no i siada w tym miejscu, na tym leży dokładnie. Jasne, jasne. Czyli mam 2,50 wtedy wysokości. Oczywiście wszystko jest pooświetlane od góry do dołu i tak dalej. Jakieś konkretne rozwiązanie, jeżeli chodzi o energię elektryczną i jej przechowywanie? Na dachu jest 4 baterie, te nie baterie, tylko panele. Panele, właśnie. Mhm. Panele po 150, czyli 600 watów. To absolutnie na wszystko wystarczy. Okej, okay. A przechowywanie tutaj już tej energii? Jakieś akumulatory, Life PO, coś takiego? Nie, ja jadę na akumulatorach Centry. Mhm. A czemu? Mhm. No bo ona kosztuje 300 zł i ja ją wymieniam co roku. Okej, okay. Po prostu. A po co mam kupować za 3000, czy za 5, czy nawet 10? Jak tak i za 3 lata ją trzeba wymienić. Okay. A 200 to jest dużo mniej, 300. I ja wiem, że to dla szpanów się, a Victrona. No to ja już te Victrony miałem, ich wyrzuciłem strasznie dużo. No i po co to wyrzucać, jak ja sobie idę do sklepu i zakładam nowy. Jasne. Każdy ma swoje podejście, ja patrzę, że to jest bzdura. Tu są moje okna i moskitiery. To się ściąga, to wtedy jest moskitiera, a to się rozkłada i zastawia wszystko. Okay. Tu jest kuchnia, tylko że ja lubię gotować na zewnątrz, a nie w środku. Mhm. O, tu pod spodem. Widzę, tak. Trzy palniki? Dwa? Dwa. Dwa. No i tu jest woda. Trzy dewasta są. Trzy? Trzy. Jedno jest do podgrzewania wody błyskawicznie, ciepłej. Drugie jest do podgrzewania. Tu i tu jest muchawa i mogę mieć, no przy najwięcej przy minus 30 spałem. Te dewasta bez problemu robią. To ja mam, trzymam temperaturę zawsze około 20 stopni. Okej, okej. A tu jest woda, że tak powiem, źródlana, którą... Do picia. To jest tylko do picia. I ta woda... dlatego są osobne krany. To jest do mycia i picia, bo tu się wyciąga prysznic, tylko tu taka przychodzi. Ja jej teraz nie brałem. Taka zasłonka. A, no tak, bo to jest brodzik. To jest brodzik. A tu jest aparatura do tego. Okej.
cała. Okej, okej. No i teraz tu pod tą skrzynką jest całe cudo, bo tu jest 8 przekładni jezdek różnych. I tylko to trzeba umieć jeszcze jeździć, więc blokuje się, włącza inne biegi, jeszcze inne biegi. Jest nawet taki półbieg, że jedzie się na przykład 10 na godzinę, ja wajchę przekładam i jadę 5 na godzinę, a tyle samo gazu, tyle samo wszystkiego, tylko podwójna moc. Okay. Czyli jedziemy gdzie chcemy i kiedy chcemy. Dlatego jak tak niby, że jak gruzowikiem jadę, a przychodzi z tymi takimi młodszymi ludźmi, którzy kozaczą, bo oni takie fury mają na komputerach, albo jedziemy w góry, no i tam nie bardzo mają co ze mną robić. Jasne. Chyba, że mają te starsze modele, bo te stare modele są niezawodne. Mhm. To wszystko, co młode wyszło, młode pod względem produkcji, to niestety tam już jest wszystko. Albo elektroniki dużo za dużo, a drugie, wszystkie części są mechaniczne, które wytrzymują ani połowę tego, co damy. Rozumiem. Tylko te nowe auta, ja jestem zwolennikiem starego typu samochodów, dlatego, że ja nimi objechałem świat, a zawsze na kołach wróciłem. Który to rok produkcji? Bo chyba to nie padło jeszcze. To jest 2.8. 2.8, okej. Okay. 2.8. Okay. Jeździłem Land Cruiserami, jeździłem Toyotami, innego typu G-klasami. Bardzo dobry samochód, jak się jedzie 300-400 km, ale jak już 3000, to już radziłbym jechać. Słabiutko. Dlatego, że nawalają. Mhm. Tu jest salon. Prosty, tu, użyteczny. Tu się siedzi, salonik. Tu się stół rozkłada. Mhm. Kładzie się go dotąd. Trzy osoby bez niczego siedzą, ja więcej nie potrzebuję. Okej. Okay. Jak chce ktoś sobie tego, to tam się siedzi. Na zewnątrz. Tu są szafki, jedne, drugie, trzecie. No i tu jest takie nieduża lodóweczka Engla, 80 litrów, jedna, okay. Druga, okay. 80 litrów na 2 tygodnie, 3 tygodnie jedzenia starczy, więc jest duża niezależność. A tam jest pełno aparatury, to jest jak w samolocie. Dlatego tym najpierw trzeba się nauczyć jeździć, a potem jeździć. Jasne. Nie każdy, ja bym komuś dał, to no nie pojedzie tego. No w życiu. A ponieważ to jest ściśle specjalistyczny samochód, bo to dla wojska były produkowane, szwajcarska armia tym jeździ, włoska armia tym jeździ, pożarnictwo włoskie, szwajcarskie i służby leśne wszystkie, no to właśnie takim jeżdżą. Jasne. Ale to jest gruzawik, bo to jest dalej na resorach wszystko, a nie na sprężynkach, to jest po prostu taki twór z lat 50. Tylko, że on będzie jeździł jeszcze za 100 lat dalej i nic mu nie być. No właśnie, chciałem podpytać, czy jakieś w planach zmiany są, czy ten już tu? Zostaje w nie, ogóle nie, ja pojazd. Kończę w tej chwili budować jeszcze G-klasę taką. No, też będzie jedna, jedyna taka. Mhm. No jestem już na końcówce budowy. No i to jest na to, że chciałem do Władywostoku tym jechać, na Kamczatkę, Czukotkę, ale jest wojna. Jasne. No może się doczekam. No jasne. Kiedy się da jechać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.